Cześć, witam serdecznie. Kolejny odcinek Gołąbki, SpongeBob. Jesteśmy w kanałach. Dobra, lecimy. A misja nazywa się Karate Centrum Bikini Dolnego. No, jeszcze trochę do końca, bo tutaj 4 checkpointy jeszcze nie odkryte. Znajdź kryjówkę spota. Cele poboczne i cele główne są. Dotrzyj do strefy dla prasy. Dobra, lecimy tutaj. Te kanały. Dobrze. Już te kanały? Koniec? Już na zewnątrz, dobrze. Dobra, sfilmowali. Sprawdzamy wszystkie zakamarki tutaj. To ochroni mój zamek. No dobra, lecimy tędy. Aha, tu trzeba z buta. Zwolnione tempo. Mogę skoczyć trochę, mogę. Jestem szybki, jestem wredny i dam radę to zrobić. Nie, no przecież zrobiłem. Dzięki za ratunek! Musimy kiedyś to powtórzyć! Tylko raz można, już później nie mogę. Dobra. Doleć, doleć. Doleciał. Tu można skoczyć. I teraz. Kassandra jest. Nie wyjeżdżaj mi tu z aktorstwem metodycznym i nie zatracaj się w swojej postaci. Pamiętaj, po co tam jesteś. Żeby zdobyć dla mnie więcej galaretki. Chyba uratować Sandy. Tak, oczywiście. I przy okazji uratować swoją przyjaciółkę Wiewiórkę. To ochroni mój zadek. Jeśli chcesz przekonać moich widzów, że jesteś prawdziwym królem karate, musisz być szybki jak pantera. Czy może to był gep? Nieważne. Wskakuj do czerwonej łodzi i goń swojego arcywódcę. Aha. Nie mam prawa jazdy. I teraz będzie sekwencja chyba na tej łodzi. Dobra, co tu jeszcze mamy? Dobra, jak tam się dostać? Skocz na to. Nie. Dobra, trzeba do łodzi. Bo tu jeszcze. No właśnie, tu jeszcze można. Dobra, tu trzeba powalczyć.
coś. No dobrze. Gdzie ta łódź? Myślałem, że tam na początku. Dobra, ale tam było przejście tak jeszcze. A tu? Tu na przykład. Nie mogę. Dobra, ale jeszcze się cofniemy. Galaretka do brzuszeczka. Ciao! Wybierz pojazd, SpongeBob. W każdym filmie musi być dobra s... Wybierz... Dobra, tu coś jeszcze może. Gwareta dużo. Sporo już mam. Galaretki, ale... Chcę tych, kurczę, znaleźć te monety. Ukryte. Pamiętam, ciężko się właśnie te monety znajdowało. Poukrywane były. Dobra, chyba tutaj nic nie ma. No to lecimy. Dobra, tu jeszcze jest. O, tu jest na przykład. Co to jest? No ja nie mam tego. Kolejny jakaś właściwość, której nie mam. I co? Nic nie mogę zrobić. Dobra, tu nie przejdę. No dobra, idę. Siedzenie wciąż mi to zbiera od pogoni za pociągiem. Głosuję nazad. Opływowe kształty, wygodne siedzenie, antypoślizgowe pedały. Dobra, tu jest pojazd. To coś. To pojazd dla mnie. Ale maszyna. Prawie bym zapomniał. Kurczę, tam jeszcze z boku coś było. Nie podjęliśmy żadnych środków ostrożności, żeby były większe emocje. Aha, czyli teraz to. Można skakać? Można. Cięcie. Dobra, to na tym muszę skoczyć, na to. Co jest? Jeszcze więcej galaret, cięcie. Jak ja mam tu wskoczyć? Ale nie mogę nic powietrza robić, nie. Super. Dobra, można przytrzymywać, okej. Tak, jak maniak, co kocha grillować. Co za świn!
można przytrzymywać, więc trochę się utrzymuje w powietrzu na jakąś sekundę dłużej. Tu jest coś. Dobra, tu też mamy klucz. Ale nie jest trudno. Łatwo raczej. Dobra, otwórz bramę do dojo. Chcę walnąć w gongi. Chyba musimy walnąć w nie w określonej kolejności. Potraktuj te gongi kopem karate. No traktuję. Dobra, teraz tu. No jaką kolejność mam zastosować? Dobra, najpierw tu jeszcze zobaczymy. Ale klejąca. Dobra, tu jest narysowany. Pierwszy chyba będzie ten. Raz. Później to, no to już to chyba zrobiłem. Później ten. I ostatni ten, tak? Dobra, teraz to. I to. Też nie. No i co? Pokazuje mi ten pierwszy, tak? No to jest. Może to nie pierwszy, dobra, to ten. Dobra, ten się otworzył. Więc teraz to. Ten się otworzył. I to wezmę, to co? Jest, dobra, ostatni. Narysowane było na bramie. Auć! Wystarczy odrobina! Obywatel w potrzebie! Karate Bob rusza na ratunek! Skoro znowu musimy... Dobrze, walczymy. ...to mam nadzieję, że będziemy... Dwa życia mamy, tutaj mamy jeszcze energię, dobrze. Trofeum, poszukiwane gąbka.
No, ten mocny z wanną. Mocny. No dobra, sami zostaliśmy. Dawaj, dawaj. O, ten jeszcze. No, dajcie część życia, bo słabo idzie. Dobra. Tego trzeba zlikwidować. Dobra. I teraz tych. Ostatnie życie. Spróbujemy. Nie zdążyłem. Dobra, tu jest jeszcze życie. Weźmiemy. I go rozwalimy teraz. No dobrze, wszyscy? Wszyscy. Myślałem, że ten film okaże się katastrofą, ale reżyser poszedł na całość. Ci galaretowaci statyści bardzo przekonująco mnie bili. Fajne te rysunki tu zrobione. Dobra, kontynuacja. Cóż, my aktorzy podchodzimy do naszej pracy z wielką powagą. A jego obsada roli czarnego charakteru? Wow! Zdążyłem tylko rzucić okiem. Prawdziwa dzik... No jeszcze muszę zobaczyć, czy tutaj poziom trudności gdzieś był. Ustawienia, rozgrywki... No coś poziomu nie widzę. Dobra, zmienimy sobie na to. Lecimy. Nie, poziomu chyba nie ma trudności. Mega trudno też nie jest, ale można zginąć też. Przy skokach najczęściej. Dziękuję za ratunek. Dziękuję. Dobra, idziemy tutaj. Ten ogród zem jest taki kojący. Żebyś wiedział. Ogród zen rządzi! Czterdziesiące sto galaretki. Za to kostiumy można kupować. Tylko gdzie to było? Chyba w tym tam hubie na początku. Jakoś postać można kupować. Dobra, trzeba zbierać galaretę i tyle. No. Im więcej, tym lepiej, bo się przyda przy końcu.
Do trofeum przynajmniej. Patrzcie na mnie! Słuchaj, ty gadający serze. Nie płacę ci czasem ekranowym za pogaduszki. Jak chcesz przekonać widzów, że jesteś prawdziwym królem karate, to lepiej zaprezentuj jakieś efektowne akrobacje. Teraz biegnij po dachach wieżowców do fortecy swojego arcywroga. Dobra, kolejny sprawdzian. Ale nie mogę wjechać windą? Teraz będziemy skakać. I akcja! Dotrzyj na Dark Dojo, dobra. Chcę tylko spróbować. Mogę? Naprawdę muszę mieć cię na oku. Dobra, chyba wyżej tutaj trzeba, żeby tą monetę gdzieś tu znaleźć, no bo zero monet to... Niedobrze, dobra, tutaj coś jest start. No, tu jest moneta pewnie, nie? Co, ja nie mam tego? Częścią pracy kaskadera są brawurowe pościgi po dachach miejskich. Powinieneś spróbować pobić... Częścią prac powinieneś... Ja tego nie włączyłem. Częścią prac powinieneś... Działała. Później się zbierze. Dobra, musimy znaleźć te wszystkie właściwe te umiejętności, no bo to jest... O, tu jest na przykład. Dobra, widzę tą. Okej. Okay. Dobra, i źle, tak? O, dobra, mam, spadłem. Ale tu jest jedna moneta, dobra, właśnie zauważyłem ją dopiero teraz. Ale już nie wskoczę, bo zepsułem, dobra. Niech mi rozwalą. Albo z tamtej strony. No ale mogłem tu wskoczyć teraz. Jeszcze więcej galarety. Ale nie wskoczyłem. Kurde, zero monet. Dobra, dawaj. Rozwal, nie? Dobra, ale po śmierci galarety... mi nie ubywa, więc dobrze. Tędy można? Można chyba. Ach ty! Od czego są przyjaciele? Można. Tędy też mogę. Dobra, super. Super! Złoty pieniądze! Dobra, teraz zdobyłem, okej. Okay. Tu jest następna, tylko nie mogę tego... O, teraz masz, nie. Nie uruchomię tego. Częścią pracy kaskadera są brawurowe powinieneś spróbować pobić swój najlepszy...
Dobra, później. No to na pewno też jest moneta następna. Dobra, czyli na tym lecimy. Tutaj też mamy. Dobra, tu na dół, dobra, stąd przeszedłem, ok. Czyli musimy. To ochroni mój zadan. No dobra, załatwiony. I tutaj. Tu trzeba patrzeć właśnie, gdzie tutaj. Tutaj ten wyścig chyba by był. No nic, pierwsze przejście takie bez monet. Można powtarzać później całe te checkpointy. Ile tych checkpointów? No jeszcze ostatni został, więc mogę sobie o lewo, prawo. I w które chcę sobie, mogę się przenieść w każdym momencie. Także nie ma problemu, żeby powtarzać. No tak, tutaj z góry jesteśmy, tutaj żeśmy zaczynali. Ta brama, no i lecimy dalej na górę. No tutaj też coś widzę, nie? Żeby tutaj strzałka jest. Czy tu nie wskoczę? Nie, chyba nie. To ochroni mój zadek. Pokazuję tylko, dobra, tędy. Galaretkę omijamy. Albo weźmiemy. Ile to? 10 czy 100 dostałem? Nie wiem nawet. Za tą dużą. Chcę tylko spróbować. Nie wiesz, czego to się dzieje. Zostaw mojego przyjaciela. Thank you.
Ta, to mnie wskoczy. Przynajmniej tak się... tak wygląda, ale spróbujemy. Kurde, dlaczego? Dobra, nie pozwalają tutaj. No to idziemy normalnie. Zbliżamy się do dojo. Znasz to stare porzekadło? Przyjaciół trzymaj blisko. Dobra, tam co jest w tym środkowym? No, żeby te monety właśnie wziąć na górze, no. Teraz też gdzie indziej będę, dobra. Na przykład stąd. No i to jest takie przejście niby trochę tajne. No ale warto. Co tu jest? Dużo galarety, no właśnie, można było jednak skoczyć. No takie są pokrywane właśnie rzeczy. No dobra, na ten dźwig. No i tam dalej widać już. No dobrze, tu do góry. Zmaczuj te wszystkie żurawie. Może do spaghetti. Fajnie, na wysokości taki poziom. No i tu musimy. Tylko jak to zrobić? Aha. Okej. O, ten z wanną. Zawsze trudny. Dobra, lepiej uciec. Mało życia. No, zginąłem, ale trofeum na kłopoty bańki. Za bańką i 10 galaretek zdobyto. Jestem gotowy na falę. To za niego nic, trochę galaretki tylko. Zostaw mojego przyjaciela.
słodka i lepka. No dobra, jesteśmy. Co tutaj, boss chyba jakiś? Przeciwnik, trzeba go pokonać. To znaczy, o pap, Sandy! Czy to nie ten gąbczak zwany Bob i jego wielki jak Dallas baloniasty partner Patrick stają w moich drzwiach? Właściwie weszliśmy przez dach. Ach tak, ale wyjdziecie przez podłogę, bo mam nastrój. Nastrój na karate! Trochę ich jest. Dla dialogów. Moi widzowie oczekują kolorów i ruchu zlewających się w wizualny konflikt. Ma być czas, boom, bang, nie bla, bla, bla. Wyrzućcie ten głupi scenariusz. Tak, tutaj te poziomy są całkiem długie. Akcja! Półtorej godziny, nawet dwie. Jak wszystko byś chciał zebrać. To ochroni mój zadań. Dobra, co tu mam zrobić? Co ja mam? Złapać bańkę go? Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Pokonaj Sandy. No dobra, ale co? Co zrobiłem nie tak? Co ja mam zrobić? Nie wiem. Dziwne. Ostudzę twój zapach. Jestem przydętą na myszołowy. Kurczę, czegoś nie zebrałem może. Dobra, kopnięciem. Aha, kopnięcie, co? Już myślałem, że nie. Dobra, okej. Wiem, że właśnie tutaj też trofeum jest, żeby pokonać bossa bez utraty życia. Nie mogą cię trafić. No ale to się zrobi później. Za to złote trofeum jest. Już nie pamiętam. Dobra, już dostałem.
Super, świetnie. No, następni, teraz ci. Co tutaj? Skakać trzeba. Co jest gram? Od razu zginąłem? O, super! No nie jest łatwo. Nie wiadomo, o co chodzi. No tych trzeba najpierw załatwić. Dobra, oni nie są łatwi też. Trzy razy muszę dostać. Droga gąbki. Zdobyte trofeum. Ale tego to nie rozumiem. Dobra. Tutaj. Tutaj. Gdzie teraz? Teraz to samo. Dobrze. No, teraz dopiero. Gwiazda filmowa. Pokonaj Sandy. Dobrze. Ukończ wszystkie misje główne w Karate Centrum Bikini Dolnego. Gwiazda filmowa. Dobra, padło trofeum. Jesteśmy popularni. No i skończyliśmy drugi poziom. Doznałeś wstrząśnienia mózgu? Odstąpiłeś od roszczeń, co? Nie sądziłem, że ci się to uda, ale to było wręcz fantastyczne. Już widzę sequel. Nie, trylogię. Od razu zacznijmy zdjęcia. Światła, kamera, dźwięk, od początku, ludzie i... No dobrze, odblokowaliśmy nagrodę, gwiazda filmowa. Tu żeśmy zrobili... Ale jazda! Dzięki za pomoc! Poziom Sandy, dobrze. Nie ma sprawy, Sandy, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Do zobaczenia! Cieszę się, że Sandy wróciła razem ze swoim przyjemnym domem. Bardzo dobrze. Nie ma. Ten tu też jest? Dobra, możemy go rozwalić. Kręć się, kręć i teraz. Raz. Tylko raz, czy można? Nie zdążymy. Tak jest. Teraz zdążymy. Jeszcze raz. Dobra, tutaj też jest jakiś wyścig, co tu muszę zrobić? Pielęgniarka. Z naszymi seniorami. Zwykle noszę przy sobie cię, ale pech chciał. Chodź, Patryku, znajdziemy te... No, zbierz ciasteczka z wróżbą 7. No właśnie, to są takie mini zadania. Tutaj w tym bikini dolnym. Także też trzeba pozbierać, ale to później można. Tutaj są pokrywane takie, naprawdę. 7 ciasteczek trzeba... Ten, co tutaj ma. O, no nic. Ale tutaj jest na przykład. A tu co mamy? Nic akurat. Dobrze, przejdziemy do innego miejsca. Dobrze jest wrócić, ale będę tęsknił za wolnością, jak daje oderwanie od rzeczywistości. No i to się odkrywa i to trzeba tak, tak. No i już coś jest. Zobaczymy. Dobra, rozwalimy go.
No jeszcze raz, dawaj. Za niego galareta jest. Aha, jeszcze coś. Zebrać wszystkie karteczki. No, karteczka była. 1 na 9, a to było też zadanie dla kogoś tam na początku. Okej, czyli tu była karteczka. 9 trzeba, mam dopiero jedną. I to tylko tu jest, w tym poziomie. O, dokładnie. Dobrze jest wrócić, ale będę tęsknił. No dobrze, my idziemy do kolejnego głównego celu. Porozmawiamy z Kasandrą. Zobaczymy. Bikini dolne. Nigdy nie wygrywa. Teraz chyba ta laguna piracka ale będzie. Ale ukrywa je tajemnicza galareta z kosmosu. Kasandro, pomocy! Musimy znaleźć mój dom. Bez niego jestem tylko zwykłą, gadającą gąbką. Wybacz, Gąbusiu. Jestem troszkę zajęta. Gąbusiu. Naprawianiem struktury całego wszechświata, którą rozwaliłeś. Fajne teksty. Pomożesz nam naprawić mój dom? Pewnie, jak tylko naprawimy twoich przyjaciół, twoje miasto. 7, 14 lat w porządku, gra. Piękny dom. Jak lubią platformówki. Może weźmiesz ten kosmiczny kostium. Na podstawie filmu, serialu. Joho! Jakim serem najchętniej. No i bardzo ładnie, mamy odkrytą kolejną lokację główną. Mam tylko nadzieję, tak, to jest ta laguna piracka. Też fajny poziom. Udaj się do nowego świata. No dobrze, więc my to zrobimy oczywiście w następnym odcinku. To będzie już trzecia nasza duża taka lokacja. Zrobiliśmy meduzowe pola. Karate zrobiliśmy i tu będzie pewnie laguna. Czyli jeszcze zostało raz, dwa, trzy, cztery. 7 takich głównych jest. No i bikini dolne. Czyli to jest też taka duży poziom z pobocznymi celami. No dobrze, serdecznie zapraszam na następny odcinek. Będziemy kontynuować tą lokację. Dzięki za oglądanie. Cześć.